pola czwartego Grigori Łaguta, triumfator pierwszej rundy SEC 2019. Przed dwoma tygodniami był najlepszym w Gistrow i z dorobkiem 15 punktów jest liderem w klasyfikacji łącznej. Madsen Pedersen, Woryna Łaguta zagrały motocykle i za chwileczkę wyruszą w ostatnią podróż na 1272 metry. Świetnie Leon Madsen po zewnętrznej napędza się Kacper Woryna i przebija się na drugą pozycję. Łaguta także szeroko, Niki Pedersen zabrakło dla niego miejsca, musiał wykontrować motocykl i spadł na ostatnią pozycję. Łaguta będzie ścigał Kacpra Woryny. Woryna, czy będzie bronił się, czy będzie próbował ścigać Leona Madsena? Na razie Woryna musi odpierać ataki Łaguty. Jedzie przy krawężniku Polaka, a Łaguta bardzo, bardzo szeroko. Nie liczy się w walce. Niki Pedersen prowadzi niezagrożony, mam wrażenie, Leon Madsen. Kapitalna walka o dwa punkty. Chyba jednak Łaguta. Chyba jednak Rosjanin, chociaż jeszcze może stać na kontrę Polaka. Nie. Łaguta usadowił się na drugiej pozycji. Teraz problemy na wejściu z drugiego łuku, trzeciego krążenia. To sprawiło, że Łaguta znów odrobił dystans do Woryna, odrobił dystans do Łaguty. Kto będzie drugi? Polak czy Rosjanin? Chyba jednak Rosjanin, ale to podium dla Kacpra Woryny. To też jest fantastyczna historia. Świetna sprawa.